Studenci katowickich uczelni rozpoczęli juwenalia. Z rąk prezydenta Katowic przedstawiciele samorządów studenckich odebrali symboliczne klucze do miasta. Od tej chwili stajecie się gospodarzami tego miasta i pamiętajcie, że jak będziecie zwracali mi ten klucz, żeby było posprzątane. Świętowanie rozpoczęło się tradycyjnie od korowodu, który przeszedł ulicami Katowic. Humory dopisywały dziś wszystkim. Przez całe liceum marzyłam, żeby zacząć studiować i iść na juwenalię. Zostawiam się na dobrą zabawę, na pewno. Zdecydowanie, no. Wiedziałam, że to powiesz. Tak, na dobrą zabawę. Idziemy pierwszy raz, więc chcemy się przekonać w ogóle, jaki to jest klimacik i dobrze się bawić, odpocząć troszkę. Na uczestników przemarszu czekała scena w Parku Powstańców Śląskich, gdzie odbyła się dyskoteka Pod gołym niebem. To tam studentów przywitali przedstawiciele miasta i wszystkich uczelni. Główne wydarzenia juwenaliów rozpoczną się w czwartek w Parku Leśnym na Muchowcu. Z już samym oficjalnym i najważniejszą częścią juwenaliów będzie zwieńczenie, czyli same koncerty, które będą trwały od czwartku do soboty. Łącznie wystąpi ponad 20 artystów. Szacuje się, że w tym roku w juwenaliach udział weźmie nawet 50 tysięcy osób. Od średniowiecza miasta oddawały swoje klucze studentom, mimo że to wydaje się kompletnym szaleństwem, żeby takiej ekipie powierzyć miasto. Może pan prezydent dobrze robi, że opuszcza to miasto. Ale to jest niezwykle ważne, żeby sobie przypomnieć, że studia nie są tylko nauką i pracą i zdawaniem egzaminów, bo jesteście w fazie najfajniejszego żywiołu życia i bycie studentem w naszych wspomnieniach to jest najczęściej najlepszy okres swojego życia. W katowickim Parku Leśnym zagrają m.in. Margaret Szpaku i Rubens.